Dzień dobry. W dzisiejszym programie do generatora referendów w dziale struktury organizacyjne rozmawiam z panem Łukaszem Zakrzewskim. Witam. Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takiej propozycji, żeby rozszerzeniem generatora referendów było składanie petycji. W ogóle to jest bardzo fajnie, jak nam się to ta inicjatywa rozwija, że wyszliśmy od tych 500 tysięcy podpisów i pytania referendalnego, co jest bardzo trudne. Pan natychmiast powiedział, że przecież 100 tysięcy wystarczy, żeby złożyć inicjatywę ustawodawczą. W związku z tym to tak jakby dodało nam skrzydeł, ale rzeczywiście to chyba pan Bartek z Wieliczki mówi, ale przecież można robić petycję i petycję podpisuje jedna osoba. A rzeczywiście, gdyby udawało nam się składać petycje podpisane przez kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób, to już by była pewnego rodzaju siła. Także proszę o przybliżenie tematu. Tak, nawiązując do wcześniejszego filmu ze mną, chciałbym zaproponować jeszcze jedną formę wystąpienia obywateli do władz, jaką moglibyśmy praktykować w ramach generatora referendum, jakim jest petycja. Podstawą prawną funkcjonowania petycji w kraju jest oczywiście artykuł 63 Konstytucji naszego kraju oraz ustawa o petycjach. Zgodnie z artykułem 63 naszej Konstytucji, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym własnej lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Moją propozycją rozwoju generatora referendum jest organizowanie wśród ambasadorów regularnych zbiórek podpisów za petycjami, podczas których ambasadorzy, o ile oczywiście wyrażą taką chęć, będą reklamować generator referendum wśród osób, które będą im składać podpis za petycją. I jakie pierwsze pytania według pana powinny być? Co by pan zaproponował? Pytania, czy może tekst petycji? Tekst petycji, tak, znaczy jakieś zagadnienia, dokładnie. Już zaczęliśmy w gronie najbardziej zaangażowanych osób wokół generatora referendum pracę nad przygotowaniem takiego tekstu petycji. Ja zaproponowałem jako punkt wyjścia rekomendacje z raportu Instytutu Spraw Obywatelskich Referenda Obywateli. Instytut Spraw Obywatelskich, czy też inaczej nazywany INSPRO z Łodzi, jest szanowaną już instytucją w środowisku osób wspierających demokrację bezpośrednią, która od wielu lat wspiera ten temat. Oni opracowali bardzo fajne rekomendacje, od których bym zaczął w ogóle pracę nad taką treścią takiej petycji. Rekomendacje dotyczą zmian w polskiej regulacji prawnej instytucji referendum, wypracowane w czasie roboczego spotkania przedstawicieli środowisk obywatelskich w Warszawie w dniach 6-7 listopada 2015 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Spraw Obywatelskich. Warto szerzej o tych rekomendacjach opowiedzieć, bo wychodzą naprzeciw wielu problemów, jakie natrafiamy przy obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej oraz referendum ogólnopolskim na wniosek obywateli. Instytut Spraw Obywatelskich proponuje, by organizowane referendum było obligatoryjne po zebraniu 500 tysięcy podpisów w czasie 12 miesięcy od zebrania pierwszego podpisu lub 1 milion bez limitu czasowego na ich zebranie. Instytut proponuje również wprowadzić regionalizację, to znaczy podpisy muszą być zebrane w co najmniej połowie województw. Osobiście uważam, co oczywiście nie będzie decydujące w przypadku ostatecznego wyglądu petycji, te propozycje za komplikujące proces zbierania podpisów. Zostawiłbym prostsze rozwiązanie, obowiązek organizacji referendum po zebraniu 500 tysięcy podpisów. Czyli tak jak jest, 500 tysięcy podpisów trzeba zebrać i z automatu było przeprowadzone referendum bez kaprysu Sejmu, czy w ogóle rozpoczyna tą procedurę, czy nie. Oczywiście to są życzenia, to są rekomendacje, to są postulaty, które w mojej ocenie powinniśmy wystąpić do Sejmu w petycji. Dalej w rekomendacjach czytamy. Przedmiotem referendum powinno być wyłącznie udzielenie poparcia, uchwalenie dla konkretnego projektu aktu prawnego. Skutkiem rozstrzygającym wyniku referendum, poparcia większości głosujących dla projektu ustawy, powinno być przyjęcie ustawy referendalnej o mocy prawnej równej ustawie wymienionej w artykule 87 Konstytucji RP. I to jest absolutnie rewolucja w podejściu do referendum. Instytut proponuje skończyć z proponowaniem pytań jako propozycji referendalnych, mających faktycznie charakter opinii dla rządzących.
i jednocześnie proponuję poddanie pod głosowanie wszystkim obywatelom naszego kraju konkretnych projektów ustaw, czyli faktyczne zastąpienie parlamentu w procesie tworzenia prawa w Polsce. Oczywiście ze względu na wielkość całego procesu organizowania takiego referendum byłby to w zasadzie awaryjny proces tworzenia prawa w sytuacji, gdy wybrani parlamentarzyści zaczęliby tworzyć prawo szkodliwe dla obywateli. Mi się to kojarzy z tym wetem obywatelskim, na przykład takie rozwiązanie, w którym moglibyśmy przygotowywać nowy projekt ustawy lub ustawę blokującą wcześniej podjętą ustawę. No ja myślę, że to jest świetne rozwiązanie właśnie Szwajcarów, że oni mogą odrzucić, mając właśnie, tu najważniejsze jest zwrócenie Polakom uwagi na to, że weto obywatelskie jako instrument, który polega na odrzuceniu przegłosowanej przez Sejm ustawy, to nie jest liberum veto. Nie należy absolutnie mylić z tamtym pojęciem, tak? Natomiast takiego instrumentu nam absolutnie brakuje, no bo okazuje się, że posłowie już doszli do takiego, nie wiem, absurdu czy jakiegoś takiego, no, braku totalnego odpowiedzialności, że głosują ustawy, które potem po miesiącu, jak się okazuje, że na ich własnej skórze odczuwają negatywne działanie tej ustawy, to po prostu ją odkręcają, zmieniają ją. No, to są jakieś absurdy. Ci ludzie nawet sami nie wiedzą, co głosują. Co więcej, wprowadzenie właśnie takiego weta obywatelskiego powoduje, że ustawy nie mogą od razu wejść, one muszą troszeczkę odczekać, tak? Czyli rządzący nie robią de facto ustawy pod siebie, tylko powinni robić ustawę pod następną ekipę rządzącą. No teraz mamy do czynienia z takimi, no to już nie są absurdy, to są nadużycia, że tworzy się prawo, które potem wykorzystuje się do przejmowania pieniędzy publicznych, tak? I rozdawania swoim kolesiom, którzy dostają na działalność gospodarczą jakieś ogromne miliony złotych. Także myślę, że to jest rzeczywiście ważna rzecz. Jak petycja musi być podpisana? Czy to jest dokładnie tak samo jak przy pytaniach referendalnych, że musi to być imię, nazwisko, adres zamieszkania, podanie PESEL-u, własnoręczny podpis, czy można to robić w inny sposób? Składa to zawsze jedna osoba. Oczywiście na tym można poprzestać, jak zgodnie z ustawą. Jednoosobowe petycje też są zgodne z prawem. Mi w tym całym projekcie zależy na tym, żeby ambasadorzy wzięli w rękę tę petycję i zaczęli wśród znajomych zbierać podpisy poparcia za tą petycją i tą petycję z tą listą poparcia złożyć do Sejmu RP z konkretnymi oczekiwaniami zmian ustawę o referendum ogólnopolskim, bądź też niektórzy trzeba by się zastanowić, czy też zmiany konstytucji. I najważniejszym aspektem w tym całym procesie jest to, że chciałbym zacząć pracować z ambasadorami, żeby oni zaczęli zbierać podpisy. Nawet z tym tysiącem osób, tak, które w tej chwili mamy, zaraz zresztą sprawdzę, bo akurat liczeniem zajmuje się pomysłodawca Bartosz Wałęga. Zobaczmy, ile my mamy w tej chwili. 1050 osób, tak, które się zgłosiły, no powiedzmy, że 10, no nie wiem jaki procent, trudno to powiedzieć, że to są zgłoszenia, które nie będą poparte działaniem, ale wydaje mi się, że gdyby złożyć właśnie petycję popartą, albo żeby 1000 osób złożyło petycję, tak, czy to właśnie w ten sposób ma być, że każdy z ambasadorów złoży petycję o takiej samej treści, uzgodnionej z nami, z centralą? To jest do uzgodnienia. Moim punktem wyjścia jest to propozycja w gronie najbardziej zaangażowanych osób przy generatorze referendum, by przygotować projekt tekstu i ten projekt z tym projektem tekstu ci ambasadorzy chodziliby po swoich znajomych i zbierali podpisy. Te listy poparcia by wysyłali na wskazany adres i z tymi listami poparcia, no ktoś od nas, myślę w pierwszej kolejności o tobie, by złożyli to do Sejmu RP. Jasne. Nie trzymam się tego kurczowo. Rozchodzi mi się o to aspekt pracy już ambasadorów, żeby ambasadorzy przećwiczyli, czy znajdą zainteresowane osoby do pomocy, do współpracy, żeby mieć jakiś punkt wyjścia do dalszych prac naszych wewnątrz organizacji, czy to ma sens.
Jasne, tutaj moja propozycja, ja najbardziej, jak najbardziej się pod tym podpisuję. Moja propozycja jest taka, żeby uzgodnić no, taką petycję, która spodoba się wielu osobom, tak? Znaczy, do tego oczywiście trzeba jakieś uzasadnienie też napisać, żeby ambasador no, potrafił też uzasadnić swoim znajomym, tak? No bo powiedzmy, to ja w tej chwili mówię bardzo ogólnie, ale jeżeli na przykład wystąpimy z petycją, która ma uratować polskie rolnictwo, no to większość ludzi może powiedzieć, a co mnie tam polskie rolnictwo obchodzi, tak? No i tutaj dobrze by było, żeby uzasadnić, że no jeżeli Polska sama się nie wyżywi, to może stanowić ogromne zagrożenie później dla istnienia jako kraju, tak? Bo można łatwo właśnie szantażować, tak jak się szantażuje ropą, gazem, to można tak samo szantażować jedzeniem. W związku z tym Szwajcarzy to wymyślili i Szwajcarzy mają opracowane przepisy, że oni muszą sami sobie zapewnić wyżywienie i bardzo kurczowo się tego trzymają, nawet z tą świadomością, że kilo jabłek kosztuje czasami 2 razy czy 3 razy więcej szwajcarskich jabłek, niż gdyby kupili te jabłka w Polsce. Tak? Także no, tak to jest, taka jest wola narodu. Naród płaci więcej, ale chce mieć swoje. Ja nawet powiem pokurczone, nie takie piękne jak polskie, ale chcą mieć swoje. Także tutaj jestem jak najbardziej, tylko mówię, proszę o przygotowanie tekstu tej petycji oraz uzasadnienia, czyli takiego materiału, który będzie stanowił pomoc dla ambasadora właśnie w przekonywaniu ludzi do podpisania. Dlaczego w naszym interesie ogólnego, ogólnym interesie Polski należy podpisanie tego typu decyzji, tak? Czy petycji. No bo na przykład uprości to procedowanie referendów albo innego rodzaju rzeczy. Także jak wygląda w ogóle praca w tej chwili? No bo wiem, że zaczynacie tworzyć taki dział właśnie wyłaniania pytań referendalnych, widzę, że też budowania treści petycji. Ile osób jest w to zaangażowanych w tej chwili w generatorze referendów? Powiedziałbym, że po 4 osoby w tej chwili bezpośrednio, z którym się kontaktuję. Coś przestałem słyszeć. Bezpośrednio 4 osoby w każdym z działów, powiedzmy tak. To jest grupa robocza. Dobrze. Taka ścisła, wąska grupa robocza. Okej, czyli w momencie, kiedy wypracujecie treść petycji, tej pierwszej, jakie działania według Was mamy podjąć jako właśnie osoby, które prowadzą generator referendów? Oczywiście musimy dotrzeć do ambasadorów, musimy im to zaproponować i potem po prostu musimy pokazać, pod jaki adres mają wysyłać te swoje podpisy, tak? Tak, więc... Moim kolejnym bardzo ważnym elementem tego całego pomysłu, tego procesu jest osobista praca koordynatorów z ambasadorami w trakcie zbiórki podpisów. Z mojego osobistego doświadczenia przy zbiórkach podpisów wiem, że ważna jest rola koordynatora, który skontaktuje się z osobą, która zbiera podpisy, na przykład telefonicznie. Taki kontakt znacząco zwiększa efektywność takich zbiórek. Proponuję, by na każde województwo wyłonić koordynatora, który byłby w kontakcie z ambasadorami. Z czasem przy rozwoju liczby ambasadorów oczywiście trzeba byłoby dobrać koordynatorów na mniejsze jednostki administracyjne, powiaty, gminy. Bardzo ważną sprawą jest ustalenie, w jaki sposób koordynator otrzymałby jakieś dane do kontaktu z ambasadorami. Nikt nie chce tutaj łamać prawa do prywatności, ustawy o ochronie danych osobowych czy też RODO. Osobiście uważam, że do pierwszego kontaktu koordynatora z ambasadorem wystarczy absolutnie numer telefonu. Tylko ostatnie publikacje prawne, z którymi się spotkałem i w oraki sądu mówią, że sam numer telefonu bez dodatkowych informacji, np. adresu e-mail, czy też imienia i nazwiska, nie jest daną osobową. Nie przesądzam o tym, proszę jeszcze ze względu na weryfikację, ale prawdopodobnie nie będzie złamaniem prawa, jak numery telefonu do ambasadorów będą przekazane do koordynatorów w celu nawiązania i kontaktu z ambasadorami. Po skontaktowaniu się z danym ambasadorem zadałbym mu parę pytań, które pomogłyby nam rozwijać generator referendum. Oto wstępny scenariusz takiej rozmowy, jaki przygotowałem. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski, jestem koordynatorem ambasadorów generatora referendów na województwo mazowieckie. Informacje RODO generator referendu znajdziecie Państwo pod adresem na przykład referenda.pl RODO, gdzie znajdą Państwo informacje, jak na przykład zrezygnować z udziału w tej inicjatywie i wykasować wszelkie Państwa dane osobowe z naszych baz danych. Kolejne pytanie, czy miałaby Pani 3 minuty na rozmowę na temat petycji generatora referendum? Kolejne pytanie. Chciałbym Pana, Panią poinformować o rozpoczęciu zbiórki podpisów za petycją w sprawie na przykład zmian w ustawie o referendum ogólnopolskim. Tutaj krótko opisać sens petycji, uzasadnić,
I następne pytanie, czy jako ambasador miałaby pan, pani czas pozbierać w gronie swoich znajomych minimum 10 podpisów za petycją? Jeżeli tak, to zapraszam na stronę referenda.pl/petycja, gdzie pobierze pani treść petycji oraz formularz do zbiórki podpisów. Czy moglibyśmy do pana, pani... czy moglibyśmy pana, panią prosić, by podjęła pani rozmowę z każdą osobą, która podpisałaby się za tą petycją i poinformowała ją o istnieniu generatora referendu i poprosiła ją o odwiedzenie i rejestrację na stronie referenda.pl. I ostatnie pytanie, czy za 2 tygodnie mogę zadzwonić i zapytać, jak idzie zbiórka podpisów? W czasie drugiej rozmowy po 2 tygodniach zadałbym już końcowe pytania, czy zebrała pani już wszystkie podpisy, jakie była w stanie, ile osób udało się pani namówić do rejestracji na stronie referenda.pl i to też jest ciekawa propozycja, czy byłaby pani, pani zainteresowana kontaktem na żywo z innymi ambasadorami w regionie? To jest argument za tym, żeby ewentualna pula ambasadorów, do opieki, który by się opiekował dany koordynator, opierała się na podziale administracyjnym, a nie liczbowym na przykład, bo można oczywiście dla koordynatora dać 100 numerów telefonu przedzwonienia, zapytania się, czy dany koordynator dalej z nami współpracuje, a tutaj jest opcja taka prorozwojowa, by móc wykorzystać zasięg terytorialny, by móc ewentualnie spróbować skojarzyć osobiście na osobnym spotkaniu ambasadorów i rozwijać organizację w tym kierunku. Oczywiście to wszystko powinno być zakończone raportem koordynatora, do ilu ambasadorów się dodzwonił, ile ambasadorów zadeklarowało zbiórkę podpisów, ilu nowych ambasadorów pozyskano, ile zebrano podpisów, no i oczywiście uwagi jego własne. Jasne, ja tutaj widzę w ten sposób, że my nie mamy w tej chwili wyłonionych tych koordynatorów regionalnych i w gruncie rzeczy to jest nawet jakoś, no trzeba będzie to jeszcze omówić, zobaczyć jak to wyjdzie, natomiast wiem, że pan się zgłosił, że pan może być właśnie w swoim rejonie takim koordynatorem i pan się też zgłosił, że obdzwoni pan właśnie wszystkich ambasadorów z pana rejonu, tak? Czyli to byłby taki bardzo dobry, powiedziałbym, test, badanie i na pewno wyciągnęlibyśmy masę wniosków, czy ludzie są chętni i tak dalej. Czy ja dobrze rozumiem, że tak to mniej więcej ma się odbyć? Ja deklaruję taką chęć, jestem zainteresowany nawet informacją, jaki jest realny wydźwięk, oddźwięk tych ambasadorów do naszej współpracy z nami. Jasne. To jest według mnie bardzo ważna inicjatywa. Oczywiście musimy opracować materiały o RODO. Ja myślę, że to nie będzie skomplikowane, bo jesteśmy umówieni w ten sposób, że Bartosz Wałęga będzie gromadził wszystkie te ankiety i tylko on będzie nimi dysponował. Natomiast potem według mnie, właśnie zresztą tak samo jak do tej rozmowy, do przeprowadzenia tej ankiety wśród ambasadorów, w zasadzie potrzebne jest imię i potrzebny jest numer telefonu, ewentualnie mail i nic więcej. Nawet niepotrzebne jest imię i nazwisko, nawet imię nie jest potrzebne, bo wystarczy zadzwonić i powiedzieć tak, pani czy pan zgłosili się jako ambasador, w związku z tym dzwonimy, mamy tylko numer telefonu. Jeżeli państwo chcą się wykreślić, to proszę napisać na taki adres i wtedy wykreślamy i w ogóle i już. Natomiast te dane państwa nie są używane właśnie w sposób taki jednoznacznie identyfikujący, bo to jest właśnie ten warunek RODO, że jeżeli można jednoznacznie osobę zidentyfikować, no to wtedy właśnie te wszystkie rzeczy, to wtedy są ograniczenia. Natomiast jeżeli przekazujemy właśnie takiemu koordynatorowi numery telefonów, to on już potem sobie we własnym zakresie tam też tutaj damy taką klauzulę, że jeżeli chronisz swoje dane osobowe, to po prostu nie przekazuj w ogóle, podaj tylko imię i zostaw telefon koordynatorowi i koniec. Więcej nie musisz niczego podawać i tyle. Są oczywiście osoby, które nie zwracają na to uwagi, po prostu są otwarte, podają imię, nazwisko i tak dalej, ale są oczywiście osoby, które to wszystko chronią. Czyli co? No można uważać, że jesteśmy w przededniu uruchomienia pierwszej konkretnej inicjatywy, tak, właśnie wykonania badania i które ma zakończyć się nie tylko raportem, bo raport oczywiście będzie dla nas bardzo ważną informacją analityczną, natomiast złożeniem petycji, którą tak czy inaczej możemy złożyć, bo przecież na pewno ty taką, znaczy pan, bo ja zaraz też wytłumaczę, jak to tutaj z tymi naszymi tytułami jest,
bo ja rzeczywiście źle wystartowałem, ale wracając do tej petycji, no i pan i ja podpiszemy, tak? I myślę, że jeszcze parę osób z Rady Referendalnej. Także to tak jest. Tutaj dla wyjaśnienia właśnie tego ty i pan, my jesteśmy członkami Rady Referendalnej, która pracuje, która nie tytułuje się. W związku z tym jesteśmy na ty w Radzie Referendalnej, a ja po prostu źle wystartowałem, bo powinienem zacząć od ty, a wystartowałem od pan, no i potem jakoś tak to właśnie już krzywo poszło. Trochę żałuję, że mówimy po polsku, bo język angielski ma tą sprawę załatwioną. Tam wszyscy mówią sobie przez you, ale to you to jest połączone z szacunkiem. Także to nie jest tak, że właśnie brak szacunku jest. Jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo pytałeś. Mianowicie przy petycji, przy zbiórce podpisów nie jest niezbędny PESEL. To jest kompletnie niepotrzebne. Dla wielu będzie to bardzo istotne. Jasne. W takim razie zaczynamy działać. Rozumiem, że ty będziesz strażnikiem procesu, czyli szefem odpowiedzialnym za wszystko, tak? Wszystko to poprowadzisz. Natomiast my będziemy pełnili rolę tak jakby ośrodków, które będą dostarczały, będą realizowały pewne twoje zapotrzebowania, bo tak jest skonstruowana Rada Referendalna, o czym ja jutro będę rozmawiał z Łukaszem Sitkiem, bo właśnie chcemy też zdać taki, omówić stan na dzień. W jakim punkcie my się znajdujemy w tym projekcie Generator Referendów, no bo jesteśmy według mnie w bardzo ciekawym punkcie, to temat się rozwija, projekt się rozwija, ludzie pracują, to jest najważniejsze, tak, że tutaj oczywiście gada się, ale jednak tym największym wyznacznikiem, który spowodował, że dana osoba jest członkiem Rady Referendalnej, jest po prostu to, jak ona podchodzi do całości zagadnienia i że w tym zagadnieniu bierze odgrywa twórczą rolę, że po prostu coś robi, żeby popychać to do przodu. Także bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. No i możemy uznać, że właśnie zaczynamy w tej chwili to wielkie badanie, które ma zakończyć się złożeniem petycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.